Cześć, witajcie, z tej strony Gilatki, z kolejny Scrap Mechanic. Standardowo, jeśli byście chcieli kupić grę, to linki są G2A. Z kodami? Tak. Z kodami? Hades i Gilatis. Trapper, przepraszam. Dokładnie. Trapper. Dokładnie, przecież mylić się to troszeczkę. Że ja mam po prostu jako swój nick i po prostu tak, że no to ty też na pewno masz, jestem pewien, tak. 100%. I taka parówka. Dobrze, więc tym razem mapka by Patrykos and Pachu, czyli dwie osoby z tego, co rozumiemy. Pacha, tak. Dwie osoby stworzyły nam mapkę, więc miejmy nadzieję, że będzie ciekawie. Jeśli chodzi o rzeczy, które tutaj zostały napisane, to oczywiście pokoje, gdzie będziemy wchodzić i będę czytał. Więc pierwszy pokój musimy aktywować odpowiednie przyciski, by otworzyć drzwi przyjacielu, więc... A mogę zrobić chamską reklamę przyjacielu? Słucham. Mogę? Tak? Mogę, przyjacielu? No, słucham. Zapraszam na mojego Instagrama, Hadesiako. Tak. No. Koniec chamskiej reklamy. Zastanawiam się, co ja mam robić tutaj, wiesz, bo nie widzę u ciebie przycisków na ścianie. Chyba, że dopiero cała tablica się pojawi. Nie wiem, ja widzę u siebie przyciski na ziemi i na wszystkim innym. O, dobra, już się pojawiła tablica. Ale masz tu odpowiedzi, przyjaciel. Nie wiem. Tu masz odpowiedzi, ej, przyjaciel. Tak? Czekaj. To będzie czwarty. O, kliknąłeś go, ale teraz drugi róg, ej, drugi róg tylko. Jaki drugi róg? Ty to widzisz, czy nie? Tak, widzę, no przecież jest No jest szyba, ale myślałem, że to jak lustro weneckie. Czekaj. To... Coś jeszcze? A może to jest troll? Nie, dobra, to nie jest troll. Nie wiem, a może to jest... O, Moje się otworzyło. Twoje się otworzyło, a co z moim... A może wejdź za drzwi, może za drzwiami jest otwarcie mojego. Nie. Nie? Aha, no to średnio. Czekaj, przyjaciel. Może tutaj będzie. Spoko. Ja poczekam, ja i tak nie mam co robić. W sumie zbytnio żadnej interakcji. W międzyczasie przeczytam, co to jest punkt drugi, czyli parkour. Tego chyba wam nie muszę tłumaczyć. Mniej więcej w połowie jest checkpoint. A przepraszam, ja mogę prosić o wytłumaczenie, bo ja nie wiem, co się robi na takich rzeczach. Wiesz co, musisz skakać i próbować przeżyć. Aha, okej. Nie połamać nóg. No to jest tylko cholery, no. No jeszcze nie wszystkie kliknąłeś. Jeszcze widzę dużo czerwonych. Ale mądrala się znalazł, kurde. No widzisz? I to taki poradnik dla ciebie. O, i widzisz, otworzyłeś mi, przyjacielu. Dziękuję ci serdecznie. O, widzisz, fajnie. Jak ci pomogłem. Dobrze. Czekaj, to teraz... Kurde, ty powiedz mi... Powiedz mi tak szczerze, co ci się stało, że teraz ci te parkury w ogóle nie idą? Nie wiem. No ej, tak się nie robi. Przyjaciel, ale oszukamy grę, dawaj. Bardzo, bardzo profesjonalny YouTube. Co YouTube? Co zabijesz, przyjacielu? Nieważne, nie musisz tego wiedzieć. Zobaczę na odcinku. Nie, bo ty wycinasz takie niedoskonałości. Tak, na pewno będę pamiętał. Przyjaciel, no nie rób sobie ze mnie jaj, no nie zrzucaj mnie po raz 50. Przyjacielu, nie zrzucam ci, grubasie. Zrzucasz mnie po raz 58 z tego głupiego słupka. Próbuję przeskoczyć na trzeci i za każdym razem mnie zrzucasz. Bo ty jesteś kaleka, no. Aha, to nie zrobię chyba tego tak, jakbym chciał. Ej, a dałoby to radę oszukać, myślisz? No właśnie szukałem tego, ale... Ej, a jakby tak z tego przeskoczyć? Nie też doskoczymy, tak myślałem, nie? Też tak myślałem, przyjaciel. No kurde, nie mogę, to jest, nie wiem, mam za śliskie, nie wiem. Tknąłem. Buty mam za śliskie. O, dobra, już. No i jakby... Cześć, przyjaciel. Tak się nie robi. Wracaj tu. Otworzyłem ci checkpoint. Tak się nie robi. Tak jak ja bym tak zrobił. No, ej, o, no, prawie się udało, przyjaciel, ale to jest dobra, patrz, doskocz do połowy. Nie, naczelny gałgan, nie rób mi tego. Czym szybciej to przejdę, tym szybciej będziemy dalej. O Boże. A, bo tu jest sufit. No tak, zapomniałem. Jeszcze, ale powiem ci, że to jest coś nowego. Jeszcze nigdy nie skakałem po trąbkach? Po trąbkach, tak. Jeszcze po trąbkach nigdy nie skakałem. No nie! Halo! Tak się nie... Czy w ogóle? No, przeskoczył. Nie, myślałem, że dam radę, ale to jest... A to jest jakieś przejście? To jest jedno wyżej. A jest. Przyjaciel, ale takie pytanie. Tak? Jest tu przejście dalej jakieś? Z tego żółtego skaczesz na tą platformę, która się porusza i do dziury. W ogóle ja myślałem, że tu jest lustro cały czas jakieś, w sensie szyba.
ty jesteś głupi, czy jak? No przyjaciel, bo tak to wyglądało. I tak myślę, nie? Okej, musimy jakoś to przeskoczyć, nie? Co tu się stało ze Dobra, mną? Dobra, okej. No bo taka iluzja po prostu, nie? Wleciałem na jeden ten, na jedną trąbkę i tak mówię, co się stało z moją postacią? Tak to ej, co się ej, stało? No tu jest coś ewidentnie nie tak. To jest ewidentnie tak? No bo tam się wali w ścianę. O, ty przeskoczyłeś normalnie. Czemu? O, no bo robię na kuckach, to przyjaciel. No, ale ja też robię na kuckach. A to może już, twoje... Już drugi raz na przedostatnim, no. Skacząc na ostatni, walnąłem się o jakąś dziwną, niewidzialną nie, ale ścianę. Nie, kiedy mi się udało, to zjebałem na najprostszym elemencie. Zepsułeś takie... na ostatnim. Tak. Znaczy nie, przepraszam, ja już byłem na tamtym balkonie, ale... No nie, no co... No. Ja nie mogę teraz nawet na pierwszym skoczyć. Come on, no. Op. 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 No. Męczące i drażniące, co? Oj, patrz. O! Powinienem to robić na zasadzie cięć, nie? Wow, it is. I żeby nie było, że jestem słaby. Przynajmniej możecie się pośmiać ze mnie. Ja patrzę na mojego serdecznego przyjaciela. Serdeczny przyjacielu, tam nie ma checkpointa, więc i tak spadniesz. Ja to wiem. Ale nie odzywaj się. Porażka. No przyjacielu, przyjdziesz tu? To jest dramat. To jest dramat. Jak to Zbysiu mówi. Jak to Zbysiu mówi. Ale jak ja tu i tak spadnę. No wiem. Jak dlatego ja stąd... skacz. Jak ja skacz stąd... przyjaciel. Mam... A tu jest sufit jeszcze. No. Przepraszam, czy to było tetowane? Nie wydaje mi się. Jak ja mam tam zeskoczyć, jak tam jest sufit i ja muszę na kuckach tam skakać? Wiesz co, przyjaciel? Ja proponuję... To nie będzie głupi pomysł, naprawdę. Jaki? Bo my i tak nie przejdziemy za szybko tego fragmentu. Ja znowu tu jestem. A na tym można stać jednak. Nie wiem. Ale to jest tak ciężko troszeczkę. No to jest bardzo ciężko. Bym powiedział. Bo nie wiem, czy w ogóle można tutaj wskoczyć. No nie skoczysz. Nie, bo nie skoczysz jak stoisz, ale na kucka też nie przeskoczysz. Tak, to też ci nie da. Zjeżdżasz. No bo jest walisz, sufit. Walisz głową w sufit. Walisz łepetyną w nie, sufit. Nie, nie da się tu. To chcąc, nie chcąc, no chodź przyjaciel, idziemy. Nie no, nie da rady, wybaczcie. W głowę się uderzę cały czas, no. Coś tu się otworzyło. Chodź przyjaciel. O, dobra. Złapię cię! Fajnie. Dobrze przyjaciel. Halo, muszę zrobić ogórko mobil. Cześć przyjaciel, jestem. Jak, o, halo. Jak po angielsku był ten? Ogórek? No, to było... Cucumber. Właśnie, cucumber się pisze. Cucumber. Dobra, cucumber. Cucumber. No, cucumber mobil. Cucumber mobile. Cucumber mobile muszę zrobić. Dobra, to co to jest za ten... Aha, to jest w ten sposób, okej. Okay. To będzie to... A ty co, jaki mobile musisz zrobić? Wiesz co, nie wiem, na razie szukam części. To jest Halo, chyba silnik. Przepraszam, a czy... Ja robię drewno mobil. Aha, bo ty masz drewno chociaż, wiesz przyjaciel, ja tego drewna nie mam i tu jest problem. Bo jak ten samochód ma skręcać, jak nie mam drewna? Nie masz? To ja ci pożyczę. Też mi pożyczysz dwa klocki? Spoko, weź sobie. Mam wystarczająco. Dziękuję przyjacielu. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Spoko, pożyczyłem ci. Dobra, w tym miejscu to... W tym miejscu to, w tym miejscu nie, to... Nie, potrzebuję ciutkę więcej, przyjacielu. Weź sobie więcej, ja już nie potrzebuję. A wykorzystam niecałą połowę, więc luźno. Okej, elegancko. To jest teamplay właśnie. To jest właśnie teamplay. To się nazywa dobre zgranie. Dobra, ryk, pyk, myk. To się nazywa gra w duecie. To się nazywa dueto. Hech. Dobra. Silniczek. Silniczka jeszcze nie odpalamy, najpierw połączymy silniczek. Ty przynajmniej masz ten silnik, nie? A ty nie masz silnika? Mam, rakietowy. A.
Tak też można. A mogę wziąć inny rakietowy silnik? Tak też, przyjacielu, można. To będzie za tego. Aha, no, no tak. Lift. A okej, okay, mam. Okej, okay, przyjacielu. He? Co ja tu zrobiłem? Co ty tam zrobiłeś? Ja nie wiem, właśnie. Halo, ja nie mogę jechać do tyłu, no to... Aha. A, to się ustawiło, dobra. Aha, to... Wszystko fajnie. Jasne. Przyjacielu, no to się klika powolutku. To się powolutku klika, a nie tak jak ty, kurczę, chciałbyś na szybciora. He? Szukam, a czemu ja mam... innej rzeczy. A co ja mam tu Przyjaciel? Co? Co mam zrobić? Ja też nie wiem, co ja mam zrobić, bo ja nie wiem, czy ja w ogóle przez to przejadę. Ja mam tylko małe kółeczko z przodu, bo miałem tylko trzy kółka. A chcesz wziąć moje duże? Mogę ci oddać. Dobra, już. Ale ja się zastanawiam, co ja tu w ogóle mam zrobić. Czemu to jest tak dziwnie zrobione? Powiedzmy, że ja sobie dodaję w tym momencie dodatkowe części, wiesz, bo jeśli to nie będzie skręcało, w sensie jechało do tyłu, to kompletnie nie ma sensu. Aha, ja tu muszę wjechać, żeby wcisnąć przycisk. Okej. Tak się zastanawiam, o co chodzi. W ogóle przejadę przez to, bo byłoby fenomenalnie. Czy ja to mam fizyczną możliwość przejechania? Bez skręcania? Tak? O, da radę w sumie. Chyba. A ty masz tylko małe kółka. Aha, to ci współczuję. Nie no, miałem jedno duże, ale nie. Ja bym z przodu zamontował to duże na twoim miejscu na przykład. Już nie potrzebuję. Nie? Nie, już nie. Już poradziłem nie, sobie. Poradziłeś sobie, tam pewnie nie miał przycisk jak ja. Gdzie przycisk? No tego, gdzieś tam w połowie. Chociaż nie, ty nie masz takiej ściany jak ja. Ja miałem ścianę. Dobra, przyjaciel, to mam już zacząć robić labirynt bez ciebie, czy nie? Nie. Nie? Dobrze, to poczekam na ciebie kulturalnie. Dobra, jest długi, to możesz. Jednak? No chyba, że chcesz popatrzeć, jak sobie tu radzę świetnie. Widzę, że dobrze ci idzie, ale chyba jednak wolę zacząć robić labirynt, żeby nie męczyć oczu naszych oglądających. O Boże. Męczymy ich naszym skakaniem, przyjacielu. Jestem ciekaw, czy to jest jako wyjście, czy no tu jest na przyciski. No i w sumie, jeśli bym miał tak typowo te małe dopalacze, no nie, jako żeby sobie jakoś cofać, to ten pojazd ma jakieś prawo bytu, nie? A... Musiałbyś mieć drugi dopalacz. Nie no, bo mam, wziąłem sobie dwa z modów, wiesz? He? To no dodaję sobie części, no. A no tak, no ale mówię o tym, jakbyś... Mówię, jakbyś miał w ten sposób, że miałbyś z przodu i z tyłu dopalacz. Wtedy mógłbyś się poruszać przód, tył. Teraz też mogę. Tylko mówię, no musiałem sobie coś dodać, bo... W sumie ten tor też jest tak słabo dostosowany, uważam. Ogólnie jeśli robicie mapki tak przyszłościowo, naprawdę, to wiecie, to weźcie pod uwagę to, że my jesteśmy jełopami w tej grze, nie? I potrzebujemy troszeczkę łatwiejszych torów. Jełopami. Przyjacielu, dojechałem. Okej, okay, dwa przyciski już wcisnąłem, więc wiesz... Aha, okej, okay. Tylko tak, Zasada prawie ściany może? Przecież, ale wiesz jest co? To toalety już, otwarte już. Już jest otwarte, okej. Okay. Nie, tutaj bo też jakaś toaleta bo jest. Musiałem wcisnąć przycisk na toalecie i musiałem wcisnąć przycisk... Ja biorę toaletę. Jeden wiszący. A co ja mam? A to ja mam doniczki, okej. Okay. O, ciekawie będzie. O, bardzo ciekawie będzie, chyba że od góry. It's not connected to anything, okay. There's the second one. Łop. Widzę, że bardzo lubisz toalety. Ale tu żadnego przycisku. Czuję się zrobiony w chuja. Wiem co będzie. O, przyjaciel, otworzyłem. Aha, tak właśnie myślałem, że albo to... Że albo to, albo, albo znowu będą leżeć przedmioty, nie? Dobra, ja swój, ty swój. O, no okej, stanąłem idealnie tak, że nie było jak. Okej.
Pachu i Patrykos. Widzimy tam małą świnię, która jest taka jak chihuahua troszeczkę. Albo taki szczur. Chihuahua. Chihuahua. Na rolkach. O, o, rusza się jej ogon. Gdzie? Dzień dobry, z tyłu. To jest chihuahua na sterydach, na rolkach. Chihuahua. A da się tym sterować? Ej, przyjaciel, w środku jest tego, krzesło. Mówisz? Może chcesz, no? To musiałby się jej lekko brzuszek rozbroić. Nie no, przyjaciel, wiesz co? Mam co ty robisz? Kaczkę. Jadę kaczką. Gdzie ty jesteś? Jadę na Paradę Równości. Jest i koczek. A tu widzę jeszcze jakieś wozy są porobione. I to są już takie autory. Tam jest chyba kaczmobil, tylko że troszeczkę taki, no... No jakiś tam, powiedzmy, przyjaciel, a po co nawet chcesz się otwiera brzuch tej czułaje? Żeby móc wejść do niej. Ale znaczy, po co dziwnie to brzmi, niej? Ale... Ale przyjaciel, jest przecież sterowanie nią jest na górze. Jest na górze, to musimy się jakoś tam dostać. O, czekaj. Nie tak, nie gaz engine. To może wejść na kaczkę? No, to dzięki. Bardzo mi pomogłeś, cześć. Cześć, a ty będziesz tym odjeżdżał, dobra, to już, możesz śmiało odjeżdżać. Mogę jechać w stronę zachodzącego słońca. Możesz jechać, pozwalam. Dobrze, więc to też byłoby na tyle. Jeśli wam się odcinek spodobał, możecie zostawić swoją ocenę, komentarz standardowo. My byliśmy my, trzymajcie się do kolejnego odcinka, no i cześć. Cześć.